Kochane dzieci, oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni w stronę raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy możecie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Oto czas sposobny dla waszego nawrócenia. Mój Pan was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Ceńcie sobie skarby Boga, jakie są wewnątrz was. Bądźcie uważni, by nie dać się zwieść. Zdążacie ku przyszłości, w której wielu będzie szukać tego, co jest łatwe. Zostanie wam zaoferowana szeroka brama i wiele dusz się potępi. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.